Siemaneczko, witam serdecznie. Gościnie dzisiaj u mnie jest Marcin. Witam, cześć. Też wszystkich serdecznie Was od razu wspomnę. Marcin też ma swój kanał, więc też serdecznie Was wszystkich widzów moich kochanych zapraszam do Marcina. Marcin też fajnie z głową na kanale nagina. Też ma ciekawe spostrzeżenia. I na pewno kilka materiałów razem wspólnie zrobimy na temat tych naszych wspólnych spostrzeżeń. A tymczasem słuchajcie, wczoraj, przedwczoraj, no było Video Game Awards, wybierano grę roku. Więc sobie troszeczkę o tym podyskutujemy. Zanim przejdziemy do tego, co tam było, to takie nasze trzy grosze. Jak Marcin, podobała Ci się ta impreza? Powiem Ci, że byłem zdziwiony troszeczkę. Z jednej strony dużo gier, trochę było tych tytułów na peceta, zauważyłem, na przykład gier Sony, dużo gier na konsole właśnie Sony. No i trochę mało gier było na Xboxa jakoś. No właśnie, to jest bardzo dobrą rzecz, którą wspominasz. W zasadzie to nie było żadnych gier na Xboxa i to tylko pokazuje, że Microsoft, rozumiem, że miało tragiczny ten rok. No, mówiłeś zresztą o tym w swoim materiale. Dokładnie, ale chociaż mogliby, słuchajcie, no pokazać się na tym Game Awards, a nie jakby pokazują, że jest źle i jest tragicznie i nawet wam nic tu nie pokażemy. No rzuciliby czymkolwiek, nawet jakimś renderem, rozbudzić wyobraźnię graczy. Przecież to też o to chodzi, tak? My lubimy być rozbudzani. Lubisz być rozbudzany. Tu nie chodzi o to, żeby gameplay zaraz pokazać, tylko chociaż jakikolwiek trailer rzucić. Wiesz co, zabrakło mi na przykład nowego traileru Forcy Motorsport, tej, którą przygotowują. Jak na przykład na konferencji Microsoft w czerwcu pokazał właśnie ten trailer taki, gdzie było to zbliżenie takie na felgi, bok samochodu pokazywali zniszczenia i była chyba ta trasa Maple Valley, ale nie jestem pewien. Tak, dokładnie. No. I mogliby na przykład zrobić, pokazać inną trasę. Jaki był problem z innym samochodem? Cokolwiek, tak? Chociażby ze Starfielda. To znaczy, dokładnie. Aczkolwiek to, załóżmy, że to niedawno w czerwcu pokazali, więc może nie chcieli tego dublować, ale no tyle tego niby tam mają, to mogli się coś postarać. Ja jeszcze dodam od siebie, że tu jest podstawowy dla nas problem, dla tych, którzy w jakiś sposób lubią Xboxa, tak, a nie tylko jedna konsola. No jesteśmy graczami i chcielibyśmy, żeby jedni i drudzy walili tymi grami, tak? Tak jak ja zawsze, przepraszam, że wyjdę słowo, ja zawsze mówię, najważniejsze są gry, tak? I też na swoim kanale staram się to powtarzać, że najważniejsze są gry. No, to jest podstawa. Słuchajcie, i poza tym, niezależnie od konsoli. Pamiętajmy, że jak będzie dobra, zdrowa konkurencja, to wszyscy na tym skorzystamy. No, to nic nie jest fajnego, jak ktoś w czymś jest gorszy od drugiego, bo to znaczy, że ten pierwszy, który jest lepszy, zaraz się okaże, że nic nie będzie musiał robić. To tak jak w sporcie. Jest jeden piłkarz, który na przykład dominuje i jest jeden najlepszy, to zawsze jest tak, że znaczy świat nie znosi próżni. Zawsze się pojawia jeden, na przykład pojawia no się drugi gracz, który no, chce doszusować ten, w cudzysłowie, do tego jego poziomu, tak? I też trenuje, poświęca czas. Stara się być lepszy. I tak? Stara się być lepszy. W naszej branży jest tak samo, tak? Dokładnie, ale do czego też wracamy? Dla mnie, powiem Ci Marcinie, że to VGA było chyba jedno z gorszych ostatnio, jak widziałem. Naprawdę. W zasadzie może jedna, max dwie gry wywarły na mnie jakieś takie wrażenie, które bym powiedział, wow, fajnie, chcę w te gry zagrać. Kiedyś było zawsze tego więcej. Ja wiem, że też jestem, tak się mówi, że człowiek jest starszy. Słuchajcie tam, słuchać mojego psa w tle. Trochę być może będzie go słychać, chociaż żona, widzę, już z nim robi porządek i go kruciznuje. Bardzo dobrze, kochanie, bo trzeba boksery kruciznować. Chociaż się bardzo kochamy, ale czasami trzeba kruciznować. No i słuchajcie, wracamy. Tak jak Marcin wspomniał, dużo gier. Dla mnie osobiście ze dwie może, które mi zerwały gacie. Wspomniałeś też, że dużo produkcji gier Sony na PC-ta się pojawia. No i faktycznie trochę tu było tego, wspominali, że a to Returnal na PC trafia, a to Last of Us trafia na PC. Sony też o tym mówiło już otwarcie. Poza tym, no nie oszukujmy się, no trzeba poszerzać horyzonty. Kasę trzeba brać jak najwięcej źródeł. No już nie opiera się siedzieć, słuchajcie, na jednej platformie i tylko z jednej korzystać, czerpać benefity. No tak? Sony też strzeliłoby sobie sami w stopę, gdyby na przykład nie skorzystali z tego. Zauważyli, że Microsoft robi to, wydaje gry, klepią. Przyjęło się i dlaczego oni mieli też, no,
Wiadomo, kiedyś była taka narracja, że a, jak Microsoft daje grę na peceta, no to po co w ogóle mieć konsolę? No to nie będę się teraz bawił, że okej, to teraz mówmy, że skoro Sony wydaje swoje gry na peceta, to po co w ogóle mieć konsolę? Nie, nie, nie. To jest jakby błędna narracja. To jest bardzo błędna narracja, która kiedyś była bardzo ostro uprawiana, dokładnie. Że... Nie będziemy teraz mówić, że na przykład, że Sony, że po co kupować konsolę Sony. Konsola Sony ma bardzo swoje fajne punkty. Słuchaj, na jednym forum dyskusyjnym, którym się udzielam od lat, zawsze sobie jedni i drudzy fani jednej i drugiej konsol pisali, że ograją tą grę na laptopie z Biedronki. Nie? No tak, tak. Tak się mówiło. Oczywiście, że nikt nie ogra. Jeżeli jesteśmy... Nawet by nie uruchomili, no nie? Dokładnie. Jesteśmy konsolowymi graczami, będziemy grać na konsolach. I to, czy wychodzi na PC, czy nie, nas nie interesuje, bo my zawsze będziemy chcieli zagrać tą grę na konsoli. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem jak wy. Może część was już się przedstawiło. Ale dobra, jedziemy dalej. Sony coraz mocniej wspiera ten rynek gier PC-towych. Dla mnie to nie jest zdziwienie. Normalna kolej rzeczy. Czasy się zmieniają, rynek się rozwija. I albo tam jesteś, albo inny ten rynek zdominuje i ty wtedy się budzisz z ręką w nocniku, tak? Ale słuchajcie, lecimy trzeba dalej. Trzeba docierać do nowych odbiorców. Trzeba tej kasy mieć coraz więcej. Zwłaszcza, że gry, które wydało do tej pory Sony na PC-cie, swoje flagowe tytuły, jak najbardziej się bardzo przyjęły. Dobrze się przyjęły. Dokładnie. Gracze PC-towi byli zachwyceni, więc dokładnie. Czemu mamy... walić głową w ścianę, dokładnie, i mówić, że nie, tak? Kolejną rzeczą, to już może porozmawiamy trochę, co w zasadzie było na tej imprezie. Ja teraz będę... Słuchajcie, nie będę też wymieniał wszystkich tych gier, no bo... Było tego trochę. Trochę było i też nie ma sensu. To, co nam się najbardziej z Marcinem spodobało, dogadaliśmy sobie przed nagraniem, słuchajcie, tego materiału. No i tyle, tak? No i lecimy. Słuchajcie, no to ten Returnal, dobrze, tu dalej radzę. Horizon Call of the Mutant na VR-a. Wspominam tylko dlatego, że widzę, że Sony ostro tego Horizona teraz, ten całe to swoje IP. Dobrze, że wspierają dalej. Dobrze, że wspierają, ale nie wiem, czy zauważyłeś, fajnie je starają się z niego wyciągnąć wszystko, co się da, bo i DLC zapowiedzieli teraz. Tak, tak, i pamiętaj, że jeszcze chyba tak ma być animowany serial, tak? Tak, czy na Netflixie, czy coś. Netflixowy. Tak, to jest bardzo fajne, bo tworzenie uniwersum wokół marki jest bardzo dobrym posunięciem, ponieważ to też podejście troszeczkę jak Wiedźmin, tak? No tak też. Jak ja, słuchaj, wspomniałem u Tomka na materiałach, jak z Maćkiem tam rozmawiałem, że serial Halo dobrze, że jest. A on mówi, nie wspominaj mi o tym serialu. To nie o to chodzi, że ten serial jest zły. Chodzi o to, żeby on napędził cię do zagrania w gry. To ma być promować, tak. Medium połączone. Więc dobrze, słuchajcie, Sony klepie te Horizona, wyciska z tego IP, ile daje radę, więc mamy VR-a. Też już od razu wspomnę o tym DLC. Bo już jak gadamy, to już później nie będę do tego wracał. To i też mi się to podoba, słuchajcie, bardzo fajnie. Podoba mi się właśnie to w Sony, jaki sposób nie dają o sobie i o swoich grach zapomnieć. Zauważ, Marcinie, że wydajemy gry i zawsze jeszcze tą lukę, a to DLC, a to świetna jakaś umowa z trzecim deweloperem. Zobacz, niby nic nie mają na początek roku, ale już ci pokazali trzy fajne rzeczy, które w przyszłym roku wyjdą. Czyli mówię o Forspoken, demo ograłem, nie wiem, czy Marcin grał, widział u mnie. No, gacie nie zostały zerwane, nie wróżę tej grze niczego specjalnego, szczerze powiedziawszy. Po tym demie raczej mnie bardziej zniechęciła niż zachęciła. Za to znowuż zaprezentowali Final Fantasy. Jeśli chodzi o Spoken, tylko szybko powiem, że dla mnie to takie trochę wydmuszkowe i jeśli w finalnej wersji gry postarają się, mam nadzieję, że tak będzie, ale na razie to wydaje mi się, że to jest taka wydmuszka. Nie wiem naprawdę, o czym ta gra jest. Wiele akcji, find your fight, takie slogany, ale do czego to prowadzi, to zobaczymy. Powiem ci, chwilkę pograłem, to też trochę sceptyczny. To też tak, i sterowanie, i to taka, no nie do końca. Graficznie też szczerze bardziej wygląda jak gra na A jaki to jest typ gry, tak żeby przytoczyć widzom, którzy na przykład nie widzieli? Action Adventure w otwartym świecie, ja bym to nazwał. Słuchaj, uważaj, kolejna gra w otwartym świecie, bo przecież mało gier z otwartym światem. Tak. Więc musi być kolejna gra w otwartym świecie. Ale taka bardziej slasher, czy nie raczej wiem, Souls-like, nie? Bardziej, nie, Souls-like na pewno nie. Okay. To jest taka trochę taki final z bardziej z czarowaniem, z daleka jakby. Okay. Więcej ona rzeczy tam z daleka, aczkolwiek też jakąś tam ognisty, nie wiem, miecz czy cokolwiek tam wyciągnęła z kieszeni i tam nawet melowałem. Jakby to bieganie, że się od wszystkiego odbija, płynnie biega, no nie wiem, jakoś tak nie bardzo. I już przejechałem, słuchajcie, no ale jednak coś jest, tak? Nieważne jaki zawsze to tytuł. Zawsze to jest nowy IP. Dokładnie, nieważne jaki tytuł,
Sony coś takiego ma. Nawet jakby Microsoft coś takiego miał, to też, też byśmy mieli przynajmniej o czym gadać. Ta słynna, to, przypomnę ci, to kilka lat temu było, ale pamiętasz, jak zrobili tą grę, taką zaprezentowali? Ricora? Mówisz? Tą o tym smoku takim. Z takim smokiem, że... Ale Microsoft czy Sony? Microsoft. Scalebound. Scalebound. I skasowali ją później. Kurczę, no ale to była nowa IP, no i czemu oni to zrobili? Szkoda, znaczy, właśnie. Oni się tam nie dogadali, słuchaj, z trochę się... Platinum Games przerosły ambicje z tą grą, okay. A te konsole trochę na to za słabe były. No, ale do czego wracam? Słuchajcie, no to mamy tego Forspokena, mamy DLC do Horizona. I jeszcze na koniec ci walą Final Fantasy, który moim zdaniem... Strzał w pysk, to jest strzał w pysk. Moim zdaniem wygląda zajebiście i to jest gierka, która mi się najbardziej spodobała na tym całym VGA. Zgadzam się z tobą w 100%. Final Fantasy nowy, wjeżdżam, jak buldożer w cygańskie osiedle, słuchajcie, w ogóle nie ma o czym gadać. Jak jastrząb w kurnik, dla tej gierki... Jak dzik w sosnę. Ja dokładnie, dla tej gierki cieszę się, że PS5 za mną stoi, bo Final po prostu zrobił na mnie absolutnie największe wrażenie na całym tym VGA. Może jeszcze ta gra od twórców Bioshocka, czyli Judas. No, to było ciekawe. To też bardzo fajnie wygląda. Takie, to już był, jak zawsze widzę Bioshocka jako taki tytuł, tam przedstawiona jest taka utopijna wizja świata i tak dalej. Tak. Tu jest utopijna, ale tu jest utopijna, ale jeszcze dodatkowo do tego jakieś... Strasznie wykręcona. Wykręcona i już tak do granic, no, ale tak pozytywnie. Ale pozytywnie. No. Kay Levin, słuchajcie, ma u mnie pełen kredyt zaufania po Bioshocku 1, 2 nie robił, ale Bioshock 1 i 3, czyli Infinite. Ma pełny kredyt zaufania z tą grą. Skoro już jesteśmy przy Bioshocku, to też wspomnę tego ruskiego Bioshocka, czyli Atomic Hearts, która wjeżdża do Game Passa. Też się bardzo ciekawie to prezentuje. Chętnie sprawdzę ten tytuł. To jest, wiesz, ten z tą taką muzyką mocną na początku. Też to bardzo fajnie. Ześwirowana atmosfera tam była. Ześwirowana na maksa, ale powiem ci, wygląda konkretnie. Jak to mawiał Dariusz Szpakowski chyba, tak? W tym szaleństwie jest metoda. No, tak jest. Tak jest, słuchaj, też rozmawialiśmy i tobie i mi bardzo się podoba gierka Replayset. Długo u niej było cicho. Kiedyś Microsoft ją rzucił na tym swoim. Na swojej prezentacji. Na swojej prezentacji. I szczerze, tamten filmik mi się bardziej podobał niż ten, aczkolwiek ten też jest fajny i klimatyczny. Tutaj dużo pokazali właśnie takich scen ze światłem. Ale tu też było trochę, nie wiem czy zauważyłeś, ale tamten był bardziej akcja, a tu jakby budowali klimat tej gry. Taki był ten samochód jadący, dokładnie. Prawda, świat, oświetlenie, jakby takie migające tam, taka scenka była migająca, w którym chyba była bardzo jakaś walka. Bardzo fajny jest art design, no to nie, o to się chyba nie ma co spierać. I zobaczcie, to jest coś, o czym Bartek często wspomina w swoich materiałach, że grafika jest ważna i tutaj właśnie grafika jest ważna, ale ta grafika tutaj nie jest taka oczywista, że strzela nam w twarz, że to jest wspaniałe, nie wiadomo jak super wyrenderowane. Ale tutaj właśnie twórcy poszli w stronę artystycznego designu graficznego, który chcieli Zgadza pokazać się. Coś nowego. Słuchajcie, grafikę najłatwiej zrobić. Walą nas przez ostatnie lata w zasadzie to walą nas tylko tą grafiką. No i te gry trochę zatrzymały się w miejscu, tak? No taka jest prawda, nie oszukujmy, nie bójmy się tego mówić, tak? Teraz jestem na świeżo God of War, ten najnowszy gram. Tutaj zresztą mamy Kratosa, który wygrał. Bo głos faktycznie konkretnie podkładał, zresztą w God of War gram po angielsku, nie gram po polsku w tą grę, bo uważam, że bardzo fajnie człowiek to zagrał i warto go posłuchać, a wolę sobie napisy polskie przeczytać, a on tutaj jednak robotę zrobił ten człowiek tym głosem, ale do czego dążę? No God of War, słuchajcie, no naprawdę jest lepiej, jest więcej, ale to jest to co samo, co w 2018 roku dostałem, to tu jest w zasadzie, to jest taka... Mnie już, słuchajcie, takie bezpieczne kontynuacje trochę męczą. Ja jednak trochę więcej bym od tych gier chciał, wymagał. No ale dobra, nieważne, to jest moje zdanie. Może to jest jakby taka melodia przyszłości albo myślenie życzeniowe. Jak poszli w stronę nordyckiej mitologii, tak pomyślałem sobie, a gdyby tak Kratos popłynął do Egiptu? No to też już są bogowie pierwsze, egipscy. Słuchaj, też już to są by pierwsze było jakieś... Jakieś... Tamten panteon bogów też jest fajny. No tam też jest kogo ciekawy. Zabijać. Tam też jest Dokładnie. Kogo zabijać. Tam też jest kogo zabijać i faktycznie... słuchajcie, bo to nie chodzi o to. Fajnie, że oni tą grę zmienili. Jakby, bo ta gra musiała zostać zmieniona, tak. Bo już nie mógłbyś kolejnego God of War grać w formule takiej, jak to było na PlayStation 3. Musiało się to zmienić. Ale moim zdaniem trochę zatraciła swoją tożsamość ta gra. Ja bym ją chciał dalej widział jako slashera, jak Ninja Gaidena. No gra była slasherem do God of War 3. Nie takim do końca, ale... Z bardzo fajnym miksem. To taki trochę scenek kinowych. Dokładnie, trochę miks.
I mi się nie podoba, że że to jest kolejny ekskluzyw Sony, który znowu stawia na narrację, na bohaterów, na grafikę, na historię, na uczucia, na emocje, a ten gameplay jest gdzieś tam. Czyli jak kiedyś. Jest dobry, ale jest przy tej reszcie jest dalej za mało dopieszczony. Tak. Ja już go fajnie wyciągnęli, bo już jest lepiej, już jest to bardziej poukładane niż w jedynce, ale moim zdaniem dalej za bardzo ta historia. Jak chciałbym, mówię, jak chcę super historię, to odpalę Last of Us'a i rozumiem, że tam mam się spodziewać tej super historii, a po Bogu Wojny bym się spodziewał jak najwięcej rozwalania, niszczenia, żeby ciosów. Ta historia była jednak bardziej tłe, może nie była, żeby nie była taka pominięta. Niech ona sobie będzie, ale niech będzie fajna, niech będzie w tle, ale żeby ty się na tym nie budował, tylko żebyś ty się na gameplayu budował, żeby ten Kratos miał nie tam 2-3 bronie, tylko 5-6, a nawet jak ma dobrze, niech ma te 2-3 bronie, ale uwierz mi, że tak jak gram tym toporem, i słuchajcie, nim macham, mam go zrobione na najwyższy poziom, ale czuję, że dalej macham 3 ciosy w kółko, rozumiesz? A to go nim rzucę, a to przyciągnę, a to wbiję, rzucę magię i tą dodatkową, tą jego runę. No i w zasadzie to się cały czas... Pamiętam, jak było w jedynce. Cały czas to samo powtarzasz. No, nie, cały czas to samo faktycznie. Czyli więc... to, można powiedzieć, że to jest tak jakby w porównaniu do poprzedniej części... Bigger, better, more badass, tak? Tak jest, jest bardziej poukładane. Czyli teraz faktycznie jak te skrzynki już otwierasz, gdzie rzucasz coś tam na czas, to faktycznie możesz mieć coś konkretnego. Fajnie to poukładali. Powiem Ci tak, jakby ten God of War z 2018 tak wyglądał jak ten, no to daję mu 10 na 10 i jest grą zajebistą i jest ok, super, tak. Ale przez to, że mam w głowie tamtego God of War'a i teraz gram w tego, no to niestety wrażenie od twórczości jest zbyt mocne. A masz wrażenie, tak zapytam, bo chodzi mi to troszeczkę po głowie. Czy myślisz, że to jest wina tego, że jednak Sony zdecydowało się, że no nie zostawi tych użytkowników PS4 i postanowi, że jednak ta gra jeszcze będzie wychodzić, jeszcze wyjdzie na PS4? Czy myślisz, że gdyby na przykład mogli już pójść totalnie w PS5, żeby ten God of War Ragnarok był tylko nie, na PS5, bo to, już było, wiesz co, to dałoby im jakieś większe możliwości i ta gra by była jeszcze lepsza? To znaczy, wiesz co, to już, wiesz, zawsze gra może być lepsza, skoro nie ma tej swojej nogi, kuli u nogi, jaką jest PS4, ale na tym się nie skupię, bo to już na tle projektowania, oni to już jak w głowie sobie poukładali tą grę, to ona z założenia miała taką być. Rozumiem, że mówię, przy 2018 roku mocno się tą innowacyjnością w tym tytule wpletli. Nie do końca im to, mówię, się udało, ale jednak poszli ścieżką kolejnych gier, takich jak gry robi. Bo zauważmy, że te gry Sony są bardzo do siebie podobne. Trochę otwartego świata, jakieś znaczniki, coś do zbierania, coś do backtrackingu, coś do zrobienia, ale i graficznie są dopalone. Ma być piękna grafa, ma być świetna fabuła, świetna historia, bohaterowie. Pamiętam, jak w tym roku pierwszy raz odpaliłem tego God of War 4 i to jeszcze było na PS4 Pro. Ja zobaczyłem tego pierwszego God of War z 2018 roku. No to... I tak przechodzę tą pierwszą sekcję, widzę, tam są te takie brzozy z tym pięknym settingiem, takie bordowe liście. I podchodzę tym Kratosem, który też notabene był świetnie wymodelowana postać, genialnie. Całe te mięśnie i faktura skóry i tak dalej. I podchodzi się do tych drzew, tej brzozy i ja widzę, że ten... A akurat to było coś takiego, że byłem akurat na działce i przechadzałem się po lesie trochę. No i widziałeś, że ta i też tam te żywa. Brzozy. I tak patrzę, no kurde, ta brzoza jakby żywa, tak? No właśnie, widzisz. I to jest najłatwiej zrobić, tą piękną grafikę, ale na niej też musisz dużo czasu spędzić. I niestety teraz starają się nam bardzo tym grafikom te gry sprzedawać, tak? Bo ja na przykład gram też nowego God of War'a i tam jest taka sytuacja, że tam strasznie mało rzeczy masz wpływ na otoczenie. Owszem, jakieś drobne dzbanki, krzesła, beczki możesz rozwalić, ale na przykład zaraz stoi obok wielka beczka i już nic. Okay. Już z nią nic nie zrobisz. Ten topór stary, bardzo dużo ścian jest, przez które przelatuje. Ten topór po prostu przenika. Czemu nie byli w stanie zrobić, żeby ten topór się odbił od tej ściany? Zawsze Sony dbało o takie detale. Albo chociaż to, w Demon Soulsach, Dark Soulsach, jak walniesz tym o ścianę, to się odbije. Tutaj machasz, wiesz, to przelatuje. Widać, że ta gra poszła w tą narrację, fabułę, w grafikę, a w ten gameplay i tą... Trochę mniej i w te takie smaczki, detale, które zawsze, po dziwo, zawsze gra Sony właśnie miała te detale. A tu w God of War, jakby to zostało pominięte, tak? Dlatego też, jak już rozmawiamy o tym God of War tak dużo, no to wiemy, że on był głównym konkurencją dla Elden Ringa, żeby zdobyć grę roku. Ale do tego jeszcze, słuchajcie, wrócimy. Na razie się jeszcze skupmy, co oni tam pokazali.
Słuchajcie, mieliśmy Street Fightera 6, który i na mnie, i na Marcinie jakiegoś wrażenia ten filmik nie zrobił żadnego. To już Tekken 8 bardziej pozamiatał, moim zdaniem. No, Tekken 8, taki Tekken 8 filmowy wygląda mega. Konkretnie zarąbiście i on chociaż jakby... nie jestem ja też maniakiem jestem Tekkena, ale wyglądał, zrobił, mówię, tak powinno się prezentować gry, a nie tak jak Street Fighter się zaprezentował. Tekken w ogóle ma tą warstwę fabularną. Ja zawsze jako fan Virtua Fightera, pewnie może widzieliście na moim kanale, to zawsze mówiłem, że ja byłem bardziej Virtua Fighterowy niż Tekkenowy, więc w Polsce byłem w mniejszości. No jak ja byłem Soul Kaliburowy, Virtua i Fighterowy. Zawsze zazdrościłem Tekkenowi właśnie tej warstwy fabularnej, ilości postaci i tych dodatkowych trybów, bo tam nawet, nie wiem, w tym Tekkenie 3 na przykład był jakiś chodzony tryb bijatyki, uproszczony, ale było coś dodatkowego, coś prawda? Jakbyś sam, jak już ci się więc to Namco to pakowało w te bijatyki, zresztą ty wiesz lepiej, bo katowałeś, ja też katowałem Edge Master Mode w Soul Calibur. Też zawsze miał ten swój tryb dla jednego gracza, gdzie się bronię zdobywało, misje się przewodziło. Także tu mamy to, przed chwilą też, słuchajcie, widzieliście Hadesa 2, Hades 1, zarąbisty, polecam. Jak ktoś nie grał, słuchajcie, Hades. Jeszcze tylko powiem odnośnie tego Street Fightera, że właśnie ten Street Fighter idzie bardziej w stronę single playera, bo jest tam tryb bodajże tworzenia swojego fightera. Budowania, tak. Budowania, więc no, będzie to coś nowego. Na pewno. A jeśli chodzi o gameplay, no to widzieliśmy gameplay Guile'a i było to po prostu... Słuchaj, tak jak ci wspomniałem, strasznie słaby gameplay zaprezentował Capcom na tym Street Fighterze, a później ci puściłem gameplay z Guile'em i mówisz, ok, wygląda to jak trzeba, już się dokładnie nie martwię. Ale wracając, przed chwilą był Hades 2, Hades 1, teraz właśnie leci ten Judas. Tu już rozmawialiśmy o tym Bioshocku, nowym Bioshocku od Keyena Levina, bo też to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, kolejnym takim tytułem, który tam szerzej nam zaprezentowali, to był ten Star Wars Jedi Ocalały, tak? Czyli kontynuacja tego... Tutaj trochę kasus, troszeczkę właśnie tego God of War Ragnaroka. Jak najbardziej. Powiem ci, jak zobaczyłem więcej tego samego. Dokładnie, jak zobaczyłem ten gameplay, no ładniej, fajniej to wygląda. No ale jakbyś mi puścił jeden i drugi ten materiał, to bym powiedział, że to jest... druga plansza, może trzecia plansza. Dodatkowe mapy, nowe planety. Nowe planety i tu bohater ma już jakieś skilly więcej. Bo naprawdę są to dość podobne gry. No mówię, ja już troszkę bym chciał od tego wszystkiego, słuchajcie, więcej od tych gier wymagam, a nie tylko, żeby dawało z siebie więcej, lepiej, mocniej. Kiedyś może i to jeszcze było fajne i człowiek przymykał na to jakoś oko, aczkolwiek jeszcze tutaj, słuchajcie, żeby nie było. Nie oceniam, jak to się mówi, skóry na wilku. Czy na niedźwiedziu, przepraszam. Nie dzielimy. Nie dzielimy. Bo to, że ja tą grę zobaczyłem i tu nie robi, być może ten sequel jest na tyle rewolucyjny i fajny, że jak człowiek w niego zagra, no to kto wie. Także wygląda bardzo fajnie te Gwiezdne Wojny. No i też trzeba pamiętać, że EA cały czas ma licencję, więc no, starają się wykorzystać to. Ale tak. Dobrze, ale też tutaj... Też, ten tytuł bardzo dobrze wykorzystali licencję. Bardzo, pierwsza część bardzo dobra, więc... To są ostatnie dobre Gwiezdne Wojny na licencję, jakie wyszły i tutaj też się zapowiada raczej, że będzie bardzo dobrze z uwagi, że to robią Respawn Team, więc tam oni są bardzo dobrzy w te gry, wszystko. Dali nam Titanfalla, dali nam jeszcze, jak byli w Infinity Ward, dali nam najlepsze Call of Duty, czyli czwórkę. Teraz widzimy Bajonecie. O niej jakoś nie będę wspominał, słuchajcie. Przejdziemy dalej. Także te Gwiezdne Wojny. Zobaczymy. Ok, why not? No i teraz przejdę do takiej gierki Death Stranding 2. Były plotki. Hideo Kojima też dawał raczej znać, że powstanie dwójka. Jedynka zresztą się mega przyjęła, dobra sprzedaż na konsoli, dobra sprzedaż na PC-cie. Później edycja Director's Cut. To jest jeden z tych tytułów, którego ja fenomenu nie rozumiem, ale rozumiem tych, którzy go mają, bo ja na przykład jestem osobą, która rozumie fenomen Halo, a jest wiele osób, które nie rozumie fenomenu Halo. Więc tutaj gracz gracza uszanuje i rozumiem, że dla kogoś ta gra jest super świetna i jest wybitna. I pewnie się cieszy, że wychodzi druga część. Powiem tak. I wygląda konkretnie. Na tym zaprezentowanym materiale wygląda to bardzo, bardzo, bardzo konkretnie. Ja Death Stranding 1 nie ograłem. Mniej więcej wiem o co tam się działo. Wiem na pewno i słyszałem opinie ludzi, że jest bardzo fajny, ciekawy scenariusz, który no, przy Hideo podobno... Kojimie to jest po prostu coś, co dostajemy zwykle w pakiecie. Zawsze w pakiecie. Tak jest. Dużo Hideo Kojima to jest dużo świetny scenariusz. Słuchaj. Świetny właśnie scenariusz. No, ludzie się śmiali z
pierwszej części symulator kuriera, tak na to mówili. Bo on tam dużo tych paczek odnosi z punktu A do punktu B. Ja chwilkę pograłem w tą grę, dłużej w nią nie grałem, więc też nie będę wam tutaj świrował w jarzębiny. No ale niestety nawet ta chwila, wiecie jak to jest, gra albo to ma, albo tego. Albo cię kupi gra albo... i wsiąkniesz w klimat, albo nie, tak? Tak jest, także Death Stranding niestety jest taką grą, w którą nie wjechałem, tak samo w Horizona 1 i 2 na razie się odbijam, a dość duża część osób się po prostu jara. No dobra. To ja na przykład Horizona 1 skończyłem z wypiekami na twarzy. Były momenty, w których miałem na przykład... A ja nie mogę, nie miałem na przykład takie momenty, że już była odtwórczość, ale wtedy, kiedy wchodziłem w takie poboczne misje. Mhm. I wtedy już widziałem, że te poboczne misje są miałkie. No ja tam też zobaczyłem... I nie czułem magii na przykład Wiedźmina, tak? gdzie Wiedźminie boczne no, te... No i widzisz, ja miałem... No tam, i lip sync tam był słaby, stary, tak? Stary, no ja właśnie tak miałem, że pograłem w Wiedźmina, później to odpaliłem i mówię... No. Lata świetne. Słuchajcie, Diablo 4. Genialny zwiastun. Filmowy. Filmowy, jak to oni. Bez gameplayu jeszcze. Bez gameplayu, ale z datą premiery. Czerwiec. Bardzo chętnie. Ja jako fan Diablo 3, bardzo chętnie sprawdzę czwóreczkę. Aczkolwiek na razie... się przekonam, pobiegamy może razem. Bardzo chętnie zapraszam. Aczkolwiek na razie nie ma mojej klasy postaci. Grywam monkiem, mnichem, więc szkoda, że tu nie ma. Ale aczkolwiek słyszałem, że jeszcze jedną klasę postaci przed premierą mają nam, słuchajcie, zaprezentować, tak? Co my tam dalej mamy? Mamy tak. Dobra, Baldur's Gate 3, tu już mówiłem, Redman, Transformers, Bandai Namco, Transformers to taki bardziej multiplayerowy, ja tam... Lords of the Fallen. Też bardzo, Lords of the Fallen, muszę ci przyznać, że całkiem klimatycznie to wyglądało. To jest taka gierka. Miałem wrażenie, że trochę tam było Geigera. Jakieś takie momenty skornowe. Poszli w stronę takiego właśnie, nie wiem, takiej masy. Bardzo fajnie ten główny bohater wygląda. Od razu nam się skojarzyło z Władcą Pierścieni. Z Nazgulami. Nazgulami. Tak, bardzo fajnie z upiorami pierścienia wygląda, więc sprawdzimy. Aczkolwiek i ja, i chyba Marcin nie jesteśmy fanami gier Souls-like'owych, ale Polaków zawsze warto Bartek bardziej, ja mniej. To od razu słuchajcie, mówię. Cały czas czeka Demon Souls do grania na piątkę i bardzo chętnie go pograłem chwilę i tutaj złapałem bakcyla, ale na razie nie mam czasu się wkręcić w tą grę. Ale mi się na tyle, ile troszkę posłuchajcie, w Demon Soula pograłem na piątce, bardzo mi się ta gierka spodobała. Kość tutaj maleńka. Ja z kolei mam dwie Souls-like'owe, które czekają, czyli Demon Souls, właśnie ten Demon Souls, ja mam cyfrówkę. A ja na płytce, bo... Udało się kiedyś, jak będzie dobra cena, to też sobie kupię. I mam jeszcze... Co sądziłem teraz już Bloodborne. Bloodborne z PS4. Bloodborne zacząłem grać. Na płytce. Zacząłem grać, ale się niestety odbiłem. No i dobra, słuchajcie, mam tego Lords of the Fallen, też warta uwagi, też jedna z gier, która nam się spodobała. No i u mnie po Final Fantasy takim chyba tytułem, który bardzo mi się spodobał i na który czekam. Raczej nie tytuł, tylko dodatek, czyli dodatek do Cyberpunka 2077. Ale znając CD Projekt Red, to może być tytuł, bo pamiętasz, jak duże były obszerne dodatki do Wieśka. No i właśnie tutaj do tego dążę, że równie dobrze serce z kamienia nie, ale krew i wino to daje jako osobna gra. Jakby to nazwali Wiedźmin 3,5 i by tak zrobili, to też bym go łyknął, grał z wypiekami na twarzy za te 150 zł. Jak zobaczyłem to, jak to wyglądało i mówię... Matko, ile terenu. To po prostu człowiek od razu bana na twarzy. Nowe mechaniki, bo te mutacje z tym mieczem, który ci leveluje się. Ale zobacz, w tym wcześniejszym dodatku, który był znacznie mniejszy, czyli... Też były nowe mechaniki, bo tam były te glify. Serce z kamienia, były glify. No. Każdy dodatek coś dodawał, coś zgadza innego, się, że można było coraz bardziej kombinować. Dlatego liczę, że tutaj Cyberpunk już jest pokazane, że można z aut strzelać, tak? Że jadąc z autami możesz w końcu... Tu też, słuchajcie, można było strzelać. No i graficznie to wygląda naprawdę. Też można było strzelać, ale to było raczej oskryptowane i tylko to, co nam deweloper dał. Ja liczę, że w tym dodatku faktycznie będę wsiadał w furę z komplem, jechał i będę mógł walić. Wygląda to ostro, wygląda to fajnie. Zobaczymy. Ja jestem jednym z tych osób, której się Cyberpunk bardzo podoba. Nie też. Więc czekam. Ja tak jak mówiłem, nie ograłem na premierę, zostawiłem go, poczekałem na Next Gen Patch. Ograłem razem z Next Gen Patchem, byłem bardzo zadowolony. Teraz czekam właśnie na ten dodatek. Uważam, że taką narrację, tak jak są dialogi i tak jak są postacie napisane, to Redzi to robią najlepiej w branży. Tak. Szacunek dla Redów, że wyciągnęli ten tytuł, potrafili naprawić, tak jest. Bo to nie było łatwe. Popełnili błędy, posypali głowy popiołem, zwrócili pieniądze. Tak jest. Robili wszystko jak trzeba. I mówię, teraz idą do przodu. Dokładnie. I o tej narracji to mówię, Sony jest też takie, gdzie potrafi faktycznie tą narrację przekazać. Tylko Sony znowu za bardzo w tą narrację w tych swoich grach idzie.
No, Aczkolwiek. według mnie w cyberpunku balans pomiędzy historią, narracją i gameplayem jest idealny. Tak samo według jak mnie jest idealny. Dokładnie. Tak samo jak w Wieśku. Tam jest to idealnie, a uważam, że w grach Sony jesteśmy za bardzo przytłaczani tymi filmokami, tą filmowością. Jest jej po prostu za dużo. Trochę no, tutaj nie potrafią tego wypośrodkować. Okej, okay, słuchajcie, później pokazali taką gierkę od 505 Games, Crime Bosses, Rock A City. Ja na początku myślałem, że to w ogóle jakieś GTA. Ale fajnie, bo klimaty w Vice City, dużo aktorzynów, więc słuchajcie, sprawdzimy. Jestem ciekaw, co z tego będzie. No, tutaj masz, poczekaj. Obsada jest sroga, nie? Ten gościu z no, Maczety. No. Kto tam jeszcze jest? Chuck Norris jest. Danny Glover, Chuck Norris jest. Ten aktor, który grał Bada w Kill Billu. Nie pamiętam, jak się nazywa. Michael Madsen chyba, tak? Nie. Madsen to grał w tych. To nie są. Nie. To jest, on też grał chyba w Chłopakach. Nie, to w był... Chłopcy z Ferrainą też grał chyba. Ale nie, to był chyba Ray Liotta. No to chyba jest właśnie ten. No to Michael Madsen. No to on grał też w Kill Billu. Nie, jak mówisz, jak się nazywa? Michael Madsen chyba? Nie wiem, być może. No, może się pomyliłem. Poprawcie mnie, jeśli ten... Nie, ten Amicus Mades, ten co miał niby Wieśka Michael grać, Madsen. To on grał w Dead Stranding. Więc to jest na pewno bardziej ten, co mówiłeś wcześniej, Niki jakiś tam. No ale dobra. Będzie ciekawie, no to będzie jakaś, ma być jakaś strzelanka, też niewiele, słuchajcie, pokazali. Też dużo osób się spodziewało, było to mówione, że kolejną gierką From Software będzie właśnie Armored Core 6. Dużo osób na to czekało. Ja zobaczyłem filmik. Jest ok. Walki mechów. To jest taka specyficzna produkcja. Zobaczymy, to jest specyficzna. Aczkolwiek do From Software trzeba mieć zaufanie, bo oni te gry jednak gameplayowo właśnie wysoko stoją. I tu jest właśnie taki deweloper. Proszę ja Ciebie, Marcinie. I teraz już może przejdźmy, bo już o Final Fantasy rozmawialiśmy, nowym, który nam pokazało trochę God of War'a. I teraz przejdźmy do tego Elden Ringa. Słuchajcie, Elden Ring walczył praktycznie z God of War'em o zostanie najlepszą grą roku, tak? Na szczęście dla mnie, tak wspominałem Wam na jednym z materiałów, że wolałbym, żeby wygrał Elden Ring, bo więcej zrobił dla swojej formuły niż God of War dla samego siebie, dla kontynuacji. Bo God of War jest bezpieczną kontynuacją, a Elden Ring naprawdę wprowadził do swoich gier, do ich gier coś nowego. Bo pierwszy raz był otwarty świat, zmiana czasu, tak, dzień, noc, cały ten cykl, wielkie poziomy, wielkie levele, to ten świat sobie żył. No, i on był taki, co zauważyłem na materiałach, bo ja jeszcze nie grałem, bardzo to że gra była bardziej kolorowa, ale nie była cukierkowa. Nie, ona była... Bo zawsze gry Souls-like od From Software, one były mroczne, prawda? Ale taka... tutaj było troszeczkę więcej koloru, ale ten kolor był taki w odpowiednich momentach. Ona też, powiem Ci, to oświetlenie też dodawało. Władcą Pierścieni też trochę jechała. Tak, to prawda. Tak. Poza tym, no tutaj też... Ten Jergel, jak się nazywa ten, co ten świat im swodził? Nie Tolkien, tylko od gry o Tron. Arms, a i... Wiesz co, Pesoloza mnie dopada ostatnio i... Tak, to się taki... Martin? Tak. J.J. Martin, słuchajcie, on im tutaj ten świat stworzył, oni mu za to podziękowali. I tak jak wspomniałem, o ile God of War jest dobrą grą, ale to jest... Za mało Sony tam moim zdaniem siebie dało i ja God of War'a w tym roku oceniam jako grę 8 na 10. Na pewno nie 10 na 10. Tak Elden Ringa, jak pograłem w niego, też pograłem około... W God of War'ze mam teraz około 40 godzin. Jeszcze go nie skończyłem, bo naprawdę jest masywną grą, a ja jestem niestety taką osobą, która no zawsze w te dziury musi zawsze zaglądać. Słuchaj, ja nie mogę iść do przodu, pchnąć tej fabuły, tylko a to tu, a to tam, tu rzucę toporem, tam wyjdę, tu wejdę. No niestety tak to wygląda. No i Elden Ring też taki jest. Tylko, że Elden Ring mnie faktycznie przytłoczył, ale muszę powiedzieć, że Elden Ring to właśnie jest... From Software jest taka firma, u których ta historia jest z boku. Patrzcie, mamy historię, ale ona jest tam daleko. Gameplay, a tutaj jest mięso. Tu jest mięso. Tutaj jest mięcho. Mięcho zrobione w tej grze. I dlatego fajnie cieszę się, bo wygrała gra z gameplayem.
No i też jeszcze, gameplayem, i też best game direction, czyli no, Elden Ring też zwyciężył. Ogólnie Elden Ring zdobył nagrody, God of War zdobył tych nagród więcej, z tego co widziałem, i na pewno zasłużone. Najlepszy w dyrekcja art direction też Elden Ring no, zwyciężył. No mówię, ten design, ten art design Elden Ring ma zarąbisty, mówię, ale cieszę się, że słuchajcie właśnie Game Awards, skończyło się jak się skończyło. Elden Ring wygrał, tak jak wam wspominałem na jednym ze wcześniejszych materiałów, że wolałbym Elden Ringa. Tylko jeden przeciwnik był, prawda? Ten God of War Ragnarok, no bo Horizon Forbidden West. Nie, tu wiadomo, że się te dwie gry biły. Plague Tale: Requiem, dobra gra, ale... Słuchaj, dlaczego wiedziałem, że chodzi o te dwie gry? Bo i God of War, i Elden Ring, kozackie oceny, wysoka średnia. Każdy się jarał. I na obie gry był wielki hype. Dokładnie, straszny. Był wielki hype, świetna sprzedaż. Tu były dwa najmocniejsze, tu byli najmocniejsi przeciwnicy do siebie. I trochę się bałem i mówiłem wam, że chciałbym Elden Ring, ale coś czuję, że wygra God of War, bo ma silną publikę. Ale okazało się, ale że okazało jednak, się jednak, że, że nie jakość, na... taka, która jakość plus w pewnym sensie innowacyjność. No i widzisz, Elden na przykład Elden Ring, dobrze, że to mówisz jakość. No i Elden Ring to gra, która graficznie ładnie, ale nie powalała, tak. Miała problemy z frame rate'em, zresztą ale wszystkie gry... Ale całokształt, prawda? To było za całokształt, gameplay, to było wszystko. No bo był gameplay, zawartość... Że było to jakby wypośrodkowane, nie szliśmy w stronę tylko wspaniałej grafiki i efektywności. Nie, grafika, Elden Ring ma grafikę bardzo miłą dla oka, bardzo miłą dla oka i tak jak wspomniałem, właśnie tam ta cała historia, fabuła jest gdzieś dalej. A my mamy mięso gameplayowe i fajnie, że From Software ktoś taki jeszcze jest i tak te gry, słuchajcie, dla nas robi i tworzy. Co, Marcinie, to chyba wszystko. Coś możemy tak. Więcej o tym VGA. Takie krótkie podsumowanie. Lords of the Fallen, Final Fantasy, dodatek do Cyberpunka. Street Fighter 6, ale chyba tak, zdecydowanie największe wrażenie. Tekken 8 zapowiedziany. Dokładnie, ale nie, Tekken 8 już wcześniej. Tutaj tylko gameplay zobaczyliśmy, on był zapowiedziany już wcześniej. O. Ale co miałem powiedzieć, słuchajcie, największe wrażenie na mnie zrobił Final Fantasy. Nie wiem, jak dla ciebie, Marcinie. Wiesz co, naprawdę, to był dla mnie, jak zobaczyłem, strzał w pysk. Dlaczego? Od razu. Bo akcja, fabuła, grafika, spójność. Mamy finala, który jest w czasach jakby takich, mamy tam rycerzy, mamy fantazy w sensie smoki, ale nie mamy żadnych pojazdów kosmicznych, mamy żadnych pojazdów, może będą jakieś latające, być ale może. Nie mamy takiej mieszaniny cyberpunka. Mamy konkretny gameplay też, tak, dużo dokładnie. Widać, że dużo się i tam fajnie te działa. Postacie wyglądają. Te postacie naprawdę. Fajne. Widać, że te samony z Ilfritem, niech to płonie. No. A jeszcze był ten samon właśnie taki podobny do tego z Finala 7, nie pamiętam jak on się nazywał, tam był taki, wjeżdżał taki jeździec na koniu i on miał taką lansę i on rzucał tą lansę w niebo później ona spadała na przeciwników. To ja najbardziej... Bardzo mi się podoba, że oni wrócili właśnie do tych samonów inspirowanych z dawnych gier. Ja powiem ci ostatnie samony, jakie pamiętam, to z Finala Dychy, właśnie był Infrit, Shiva, Anima był, Behemoth był. No. Dziesiąteczka też miała piękne samony, dziesiątka to prawda. Dziesiątka też miała super, także powiem wam tak, fajna najbardziej. Plus dla Sony, że dalej dobry rok miało i dalej cię łechta, czyli ci dają Horizona dodatek, na VR-a ci dają ci Final Fantasy, dają ci Forspokena. A użytkownicy Phil Spencer, PS5 mają, Phil Spencer, śpią spokojnie. A Phil Spencer siedzi i nawet jakąś taką, powiem wam, że był najazd na Phila Spencera i jakąś taką nawet głupią minę zrobił. No. Chyba dobrze wiedział, że szkoda, że tu jestem, bo nawet nie mam wam co pokazać. No właśnie. I tyle. Powinni być obecni w jakiś sposób, a tak. Dokładnie. To jest... Ja nie rozumiem, dlaczego. Dziwne. To jest bardzo dziwne. No i co? Jestem zadowolony z wyboru gry roku. Wygrał Elden Ring. Moim zdaniem słuszny. Zgadzam się. To tyle. Dzięki. Dzięki wielkie.